oczach trzech króli. Aż się wiesz, że nie chcesz, do kiedy zaczął się w Warszawie dzięki jednej szkole podstawowej i po kilku latach poszło w cały świat. Nie tylko w Polskę, ale w cały świat. To jest takie przepiękne doświadczenie tego, że my nie tylko wiemy, że Pan się urodził w Betlejem, ale że się chce urodzić właśnie w sercu każdego z nas i to w każdym pokoleniu. Z tej uroczystości Bożego Narodzenia, takiej bardzo indywidualnej, osobistej, jako przeżywali i Maria, i Józef, i aniołowie, i niektórzy pasterzy, tacy, którzy by dzisiaj, jak się tak patrzy, nie mieliby prawa nawet głosu, lekko wyciągnięci poza marginę życia społecznego, mamy taką uroczystość, która jest objawem dla wszystkich, bo Bóg ma takie pragnienie, aby wszystkich doprowadzić do zbawienia. I to przecudne doświadczenie, że wszyscy dzisiaj możemy świętować nie tylko w takiej wspólnocie jednego kościoła, jednej parafii, ale we wspólnocie miasta, we wspólnocie całej ojczyzny i całego świata tę uroczystość narodzenia Jezusa, z narodzenia nowej nadziei, nowej miłości, nowego dobra, nowego piękna, nowego spojrzenia na świat. Kiedy chodzę po kolędzie, to zauważyłem ostatnio, że zaczyna królować takie jedno słowo ciężko, że ciężko żyć, ciężko wytrzymać, z wieloma rzeczami jest ciężko wytrzymać. Więc to jest takie doświadczenie, które pokazuje, że człowiekowi samemu jest bardzo ciężko, ale człowiekowi, który próbuje zaryzykować i wprowadzić Boga, może być po prostu nie tylko lżej, ale i leciutko. I tego serca życzę. Dzisiaj w objawienie Pańskie, święto trzech króli, oddaliśmy pokłon nowonarodzonemu Chrystusowi. Życzymy, my duszpasterze, nadal radosnego świętowania. I niech Chrystus rodzi się nieustannie w naszych sercach. Niech ten dzień radości będzie przedłużony na pozostałe dni tego nowego roku 2018. Dlatego życzymy wszystkim błogosławionych dni tego roku, w który już wkroczyliśmy kilka dni temu. Chcielibyśmy także, moi drodzy, na ten czas radosnego świętowania przyjąć Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Ja ze swej strony bardzo dziękuję prowadzącym ten orszak.